Siemandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber, doktor SR. No i co, witam w kolejnym filmie z Euro Truck Simulatora 2 i z kolejnym wielkim gabarytem lecimy. Wybieramy ogromny silo, zobaczcie, kurde, bardzo długa przyczepa będzie. I lecimy moim Volvo dobajeżonym. Jest przystosowany pod ładunki ciężkie, możliwość spinania, no nie ma złych statystyk, bez problemu sobie powinien poradzić. Więc, kurde, odpalamy, bierzemy zlecenie. Wybrano cel podróży. Pokażę wam, kurde, mojego wolwiaczka. O. Jest piękna maszyna, kurde, no, mega się mi podoba. Też ma dowalony tam pakiet DLC. Te rurowania, dokładeczki, bajery. No dobra, no ruszamy w trasę. Jedziemy pierw. A, kurde, ja tutaj wrzucam jedynkę, ale zapomniałem, że jesteśmy na automacie. Dobra, gdzie my mamy jechać? Gdzie jest ten ładunek? 8 km, dobra. Czerwone. Jedź prosto. Ktoś tutaj się składa w zakręt, żeby mnie. Pięknie. Dobra, czekamy na zielone i ruszamy. Poładunek. Żółte, zielone, jedziemy. Ja tutaj na długich lecę. Jedź prosto. Ja wiem, że ta gierka, kurde, ma już swoje lata. I ma swoich, kurczę, tak jakby, no, ludzi, którzy już ją ogrywają od tych, kurde, wielu lat i mają swoją widownię. U mnie się strasznie słabo klika ta gra, ale bardzo mi się przyjemnie jeździ w tą grę i co jakiś czas oczywiście odpalimy sobie live'a, czy właśnie nagram jakiś film. Bardzo fajnie, mi się bardzo fajnie jeździ. Szkoda, że tak późno się zabrałem za tą grę. Żałuję, naprawdę. Dobra. Bierzemy ładunek. Jedziemy z Drezno, z Niemiec, na Wrocław, z tym oto ładunkiem. Znaleziono sygnał GPS. Zobaczcie, jak to wygląda, to jest coś niesamowitego, ja pierdykam. Bajer niezły, co? No, będziemy się łamać. Już teraz nie jest taki szeroki gabaryt, co bardzo długi, kurde, ile on ma tam osi? Tu mam trzy osie z przodu na naczepie i z tyłu chyba są z pięć osi, kurde. Niech no zobaczę jeszcze raz. Trzy z przodu, dwa, cztery, sześć, siedem, osiem, to dziesięć osi naczepa ma, ja pierdziele, nieźle. No dobra, lecimy. Obliczanie nowej trasy. Obliczanie nowej trasy, mamy 300 km. Chłopaki już tam zblokowali ruch. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda. Ja pierdzielę, co, ciężaróweczka jest malutka przy tym. Tu by się przydał taki, kurde, wielki Amerykaniec z nosem wystającym. Och, pięknie. Dobra. Trzeba się naddać. Jeszcze ten. Trzeba włączyć światła ostrzegawcze. Długie wyłączamy. Jedziemy. I sru w murek. Skręć. Tam przejdzie. Ale jaj. Przewracam się. Co tu się dzieje? Ale ja nie, nie, bo się przewrócę, kurde.
Dobra, to już na dzień dobry mamy takie problemy. Dobra, to zrobimy tak. Dobra, i teraz spróbujemy. Ja pierdykam, ale będzie problem. Z bramy nawet nie możemy wyjechać. Dobra, poszło. Chodź przygodę, lecimy. Tu te 300 km będzie męczarnia. Dobra, zmieszczę się na swoim pasie. O, zobaczcie, jak dojechali na przeciwległy pas, żeby pokazać, żeby zjechali do krawędzi jezdni. Ej, pięknie to jest zrobione, nawet takie rzeczy. Dla was to może być już oklepane, ale ja to pierwszy raz widzę, kurde. No ja mówię, gram od niedawna w tą grę, superancka sprawa. Jak zjechali, kurde, żeby ten, żeby trafik się przesunął. Tu jest zblokowana ulica, pięknie. Przygotuj się do skrętu w lewo. Ole jaja, tej mojej ciężarówki nie widać. Dobra, akurat zielone. Skręć w lewo. Nawet jakby nie było, to byśmy jechali chyba, nie? Oh shit. Czemu ja się przewracam? O, ja pieprzę, co ja zrozumiałem? Możesz wczytać punkt kontrolny, bądź anulować zlecenie. No dobra, no to lecimy jeszcze raz. Ale ja spierdzieliłem zadanie, kurde ty, rozwaliłem. No ale to powinien się przesunąć, barana, nie widzisz, że cofam? Jak mam, kurde, się złamać, jak widzisz, że się przewracam? Ej, nie możemy się doklejać do prawej strony, kurde, do zewnętrznej strony, jak się łamiam w którąś stronę, bo zaczepiam, kurde. Do roboty. Skręć w lewo. Jak ja mam to wykonać? Ale tutaj robią, kurde, filmują mnie. A ja tak odwaliłem, ja pierdzielę, ale jaja. Dobra, jedziemy. Jedź prosto. Znowu w lewo będziemy skręcać. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Ty, Marian na czerwony pojechał. Skręć w lewo. To ma w ogóle skrętne osie, kurde? Jakoś, nie wiem, no. Nie widzę, żeby to mi pomagało w skręcaniu, tylko wręcz przeciwnie, kurde. Dziwnie się jedzie. A jak to wygląda, zarąbiście? Ja pierdykam. O! Ty, jak się buja ten ładunek. O, bym se przykamerował. No dobra, jedziemy. Ale wolwiaczek bez problemu. Jakby w ogóle nie czuję masy tego ładunku, kurczę. Dodaję gazu, on jedzie normalnie bez problemu. W następnym odcinku zrobimy sobie zakup Scani. I tuning Scani. No tak, każdy tą Scanię poleca, ja się przed nią broniłem rękoma i nogami, ale zakupimy sobie Scanię, żeby mieć już ją w garażu i ją sobie stuningujemy na tyle, ile się da. A następnie
lewo. I później zrobimy sobie film z kolejnym jakimś może gabarytem. Zrobimy ją trzyosiową. Ani jednej ciężarówki nie mam trzyosiowej. No jedź. Mercedesik W204, Passacik. Ty, ale lecimy w dzień, blokują ruch normalnie w dzień. Super, to, ale serpentyna, ale muszę pozawracać. Ja pierdykam, jaką trasę wybrali. Fajniej się jechało z krótszą naczepą, ale z szerokim gabarytem. Też była petarda na te, kurde, milimetry tu przejeżdżaliśmy. Trzymaj się lewej strony. Znowu gdzieś pewnie zahaczę. Nie no, nie ma źle. Nie ma tragedii, nie ma źle. Nie jest źle. Z tym mostem to pewnie też na styk. Dobra, ostrzejszy zakręt. Zwalniamy. Szkoda, że nie ma tutaj tuningu takiego wydechu, żeby zmieniało dźwięk ciężarówki, nie? Że robimy, kurde, takie kominy, jeszcze z, właśnie tak z klapkami, żeby tylko kurde, żeby to tak fajnie gadało. Wszyscy by jeździli w grze na tym. Dobra, wyjeżdżamy na trasę. 250 km. A widzicie, ja tu, kurde, kanapka niedojedzona. Ale trzeba robotę wykonać. Utrzymuj ładunek między pojazdami. Zbliża się manewr zmiany pasa. Dostosuj swoją prędkość. Telefon mi tu zasłania. Ogólnie mam jeszcze drugą kamerkę, która z tyłu, kurde, zawsze mi nagrywała, tutaj widać statyw. I właśnie ją miałem po to, żeby, kurczę, właśnie WTS-a, czy tam właśnie jak, do jakichś driftów, żeby fajnie pokazywała tutaj rzut na... No jedź, Marian. No co on robi? Jedź. Ja mam go ominąć? Teraz będzie, że znowu zadanie zrobione. Bo wyprzedziłem auto. On mnie wyprzedzi? Powinien nabrać prędkość i mnie wyprzedzić, nie? Bez eskorty jedziemy. Policja tu zamknęła, dobra. A i miałem tutaj rzut, kurde, by było fajnie na kierownicę, ale coś mi się gryzie, kurde, te wszystkie USB-ki mi się tutaj gryzą. Muszę zmienić huba USB. Tam na Discordzie też już zadałem pytanie. W sumie nie uzyskałem żadnej odpowiedzi, więc mało chyba kto się zna na tym. Ale właśnie a propos, jeżeli ktoś wie, to albo niech pisze w komentarzu, albo zapraszam na Discorda, tam do tematu techniczne. Co zrobić właśnie z hubem, kurde, czy jakieś są specjalne huby, że one mają odpowiednią, nie wiem, moc, żeby uciągnąć wszystkie urządzenia pod pie... Ale jaja. No kurde! Przecież ja go puszczałem, chciałem, żeby jechał, kurde, no i co, od nowa będziemy jechać? Beznadzieja, no. To feler gry i ja mam za to ponosić odpowiedzialność? Jedź bezpiecznie. Trzymaj się lewej strony.
No, no jak mam jechać? No przecież jedź, Marian. Wjeżdżamy. Kurde, coś gra chyba zmoliła. Dobra, jedziemy. Jak mają zmiany pasu, pasa wyglądać tak, że ja muszę zwolnić do zera? No i dobra, wracamy do tematu huba. Kurde, przedłużył nam to odcinek, już dwa razy próba ten... dwukrotnie, kurde, odwaliliśmy. I podpinam huby, gryzie mi się kierownica na przykład z padem, który też jest podpięty pod USB, mikrofon nieraz nie działa, kurde, właśnie ten, ta kamerka często mi się gryzie właśnie, nie mogę tego pojąć, co tu się dzieje. Także tam mam jakiegoś huba, nie wiem, 8-portowego, jakiś najtańszy z Allegro, no ale no to podejrzewam, że właśnie dlatego, że jest najtańszy, jakiś bublowaty, może to tak działać, a nie inaczej. I wrzuciłem filmik do Wujka Bohuna, pewno każdy, kto gra w ETS-a, na pewno go kojarzy. I on tam ma film taki stary, jak zmieniał swoje, upgrade'ował swoje stanowisko. Jest tam pokazane, dla tych, co tam na przykład chcą sobie zerknąć ten filmik, w 50 minucie on pokazuje swoje wszystkie różne rzeczy podłączone pod huba od USB, który jest do tak jakby stoiska z kierownicą podłączony i wszystko w niego ma wpięte, i później tym jednym hubem wpina się w kolejnego huba przy biurku i ten hub też obsługuje tak jakby wszystko, więc on ma z huba do huba i dopiero z huba do komputera, kurde, no niesamowite, i ma tam miliony urządzeń i to wszystko pięknie mu działa. Więc tam zadałem pytanie w ogóle, co on używa za huba, nie? Ale też mi na to nikt nie odpowiedział. I ja wczoraj, no jeszcze nigdy nie robiłem tam zakupów na Shopee, ale wczoraj sobie właśnie wszedłem, bo tam mi wyskoczyło, że jakieś tam promocje mam na pierwsze zamówienie. I tam wyskoczyły jakieś promocyjne produkty. I był, no normalnie jakie szczęście, był hub, bardzo ładny, kurczę, nie pamiętam na ile portów, z 8-10 portów, każdy ma swój pstryczek, wyłączniczek, był taki kawał, kurde, potężniejszego już portu, każdy miał podświetlenie plus, kurde, pstryczek i tak dalej. I tego huba udało mi się wyrwać za złotówkę z darmową wysyłką do paczkomatu. Bo dlatego, że właśnie pierwsze zamówienie i taką jakąś mega promocję, kurde, i to wszystko, kurde, nie wiem, no oni chyba do tego dopłacają, bo przecież za złotówkę to wszystko kupiłem z wysyłką. Także zobaczymy, jak mi przyjdzie ten hub, przepnę sobie wszystko, no i mam nadzieję, że będzie wszystko pięknie działać. Wiem, już tutaj rozmawiałem też z kilkoma graczami, a propos grania w Forze i tych peryferyjnych hamulcy ręcznych, że po ostatniej aktualizacji G-Huba od kierownicy Logitecha gryzie się znowu kierownica z ręcznym, tak jakby i wtedy z padem, że na przykład mogę jechać sobie na padzie, ale jak przerzucam się na kierownicę, to przez chwilę jest ok. A nie wiem, po minucie nagle, kurde, mi tak jakby nie reaguje, reaguje kierownica, i to wtedy jak spersonalizuję, żeby używało mi, kurde, ręcznego, nie? Tego zewnętrznego. I wtedy muszę się przerzucić na pada, pad nieraz też wtedy, kurde, jakoś wariuje, no nie wiem, coś się dzieje, kurde. No ale zobaczymy, pierw zmienimy huba i zobaczymy, czy to podziała, jak nie podziała, to będziemy szukać innego pada. No podejrzewam, że jakieś tam, kurde, kaby, kurde, z kosmosu drogie, no pewnie będą lepsze. Tylko no właśnie nie rozumiem tego, bo to tak jak, nie wiem, kran byście kupowali do, nie wiem, do umywalki. No są krany i za 20 zł i są krany za 200 zł. No ten i ten musi działać. Nie ma tak, że ten za 20 zł, kurde, nie będzie działał. No jeden i drugi puszcza wodę, zamyka, zakręcasz to, kurde, zakręcasz. Jedyne tylko co, to z wytrzymałością może być gorzej, ale jeden i drugi powinien działać. Tak samo huby, kurde. Nie wiem, czy tu jakąś przepustowość, czy właśnie
zasilanie tych hubów, tych portów w hubie musi być odpowiednie i żeby to wszystko było... No ale dobra, no jak ktoś wie, niech pisze, chętnie poczytam. Wjeżdżamy do tunelu. Wow. Fajne to echo się niesie. Przełączyłbym się na kamerkę zewnętrzną, ale boję się, że przypierdzielę zaraz gdzieś w ścianę. Zobaczmy ile kilometrów. 150 kilometrów nam zostało. Kurde, 3 GPS-y mam odpalone. Nie wiem, z tego telefoniku to chyba zrezygnuję, bez sensu, bo tutaj jest też w deszce. Ale no fajnie to wygląda, no. Ale zamula to auto przed nami, to jest masakra. 40 na godzinę jedziemy. Ten film będzie trwał, kurde, z godzinę przy tej jeździe. O, teraz przyspieszył, ja też przyspieszyłem. Jedziemy, będziemy przekraczać granicę niemiecko-polską. I jedziemy na Wrocław. Granica jest otwarta oczywiście, kraje unijne. Zresztą od dawien dawna jest otwarta. Więc tylko przejechaliśmy. Na Wrocław 117 km. Ale to zawsze tak było, bo ja no bardzo dużo jeździłem też, można powiedzieć, po świecie autem. I zawsze jest ta różnica, jak się jedzie polską drogą i nagle się przejeżdża granicę i wjeżdża się do innego kraju i nagle ta jakość drogi jest niesamowicie różna, lepsza, inna. I tak samo zawsze było do Niemiec. Najdłuższą trasę, jaką odbyłem autem, to była z Irlandii i to z samej góry Irlandii, czyli miałem tam jakieś 250 km do Dublina, później na prom i promem do Anglii, gdzieś w połowie Anglii mniej więcej się zatrzymywałem, dopływałem i później z połowy Anglii z lewej strony po przekątnej na dół Anglii na prawą stronę znowu na prom i tym promem lecieliśmy, płynąłem na Holandię. Wyprzedzają mnie. Na Holandię, no i logiczne, do Holandii, z Holandii, przez Holandię, na Niemcy, z Niemiec do Polski, kurczę. No to było 2000 chyba kilometrów na kołach. Jakoś tak, nie pamiętam. Ale to była, no, kawał wyprawy, bo to był grudzień. Jechałem autem do Polski na święta. Jechałem Toyotą Suprą, kurde, MK4, Twin Turbo, czyli 2JZ GTE, 6-biegowy manual Get Rage. Dla ciekawskich, jak się cofniecie do filmów pierwszych na moim kanale, bo ja tam kanał na YouTubie, no mam konto na YouTubie od 13 chyba lat, czy nawet dłużej, nie pamiętam, to właśnie tam dla ciekawskich możecie zobaczyć tą moją Suprę, którą właśnie byłem w Polsce. Jest tam filmik, jak jeżdżę po plaży w Irlandii. No dobra, no i tą Suprą, no to była nie dość, że bardzo długa trasa, ale niesamowicie przyjemna. Kurczę, no tym autem trasę walnąć taką, każdy na drodze i to było 15 lat temu, może nawet więcej, 15 lat temu, wyobrażacie to sobie? Teraz jest moda na te wszystkie auta, a ja 15 czy 16 lat temu miałem Suprę. I wtedy, kurde, nią jechałem, no to no nie było nikogo, kto by się nie spojrzał, no zresztą teraz ludzie patrzą, nie, bo już bardziej się znają, ale to była taka petarda, tak ciąłem, kurde, to powietrze na tych autostradach. W Anglii się ścigałem
jedź prosto. Z M5, M60, chłopaki kurde machali, podziękowaliśmy sobie, kurde, nie dawali rady oczywiście, ale się cieszyli niesamowicie. No i co, ścigałem się z Carrerą S Turbo. No to już lecieliśmy też z tym Porsche'akiem, kurde, na VMAX'a, też w Anglii. No to, ale to Porsche'aczek chyba miał, kurde, ogranicznik 250, bo... No bo przy 250 wymiękł. No i ja wtedy, jak już byłem tak napędzony, to Suprą złamałem barierę 300 km na godzinę. Jechałem dokładnie 306 według GPS-u. No niesamowita prędkość, fajnie się tak jedzie. I powiem wam, że takie, no jak zapieprza się taką prędkością na autostradzie i w pewnym momencie, no ja już osiągnąłem te, pękło te 300, chwilę tak pojechałem i zwolniłem, no bo już kurde, no warunki pogodowe też nie były za dobre, a ja na walcach, kurde, niski profil i ten, zwolniłem do 140 takich autostradowych, to normalnie jest takie wrażenie, że kurczę, tak wolno się jedzie, że normalnie masz wrażenie, żebyś wysiadł z tego auta i szybciej potrafił biec, niż to auto jedzie, kurde, jest taka różnica w prędkości, nie? Między 300 a 140, no to jest coś niesamowitego. No i to była właśnie podróż, kurde, do Polski na święta. No i piękna trasa, na GPS-ie to powiem wam, miałem ustawione, w ogóle wtedy miałem tylko GPS na Irlandię i Anglię, bo tam kupiłem GPS, kurde, w Irlandii i mapy miałem tylko Anglię i Irlandię. No to na GPS-ie właśnie w Anglii i ten, to miałem ustawione tylko stacje benzynowe, gdzie jest najbliższa stacja benzynowa i praktycznie, kurde, na GPS-ie to jechałem od stacji do stacji. No i miałem też mapę, mniej więcej sobie tam sprawdziłem w internecie, też w Holandii, na co mam się kierować i na Niemcy. I tak sobie leciałem już później bez GPS-u do Polski. Lecimy w prawo. Wow, ale zjechałem. Zjedź w prawo. Też taką ciekawostkę wam opowiem a propos tej trasy. No bo ta trasa nie kosztowała... Taki wyjazd do Polski tym autem 2000 euro. 1000 euro to mnie kosztowała sama benzyna. Od stacji do stacji, mówię, kurde, Suprom. Zaczynałem się przechylać. Ale piękne czasy, kurde, no już chyba nie wrócą. Nie ma na to pieniążków teraz, kurde, Golf 5 w dieselku. Musi wystarczyć, a i tak na, nie bardzo na mnie, mnie na niego stać, kurde. Trzeba zrobić rozrząd, trzeba zrobić to, tamto. A tu ledwo człowiekowi starcza na życie. Dlatego też, kurczę, po części zacząłem robić te YouTuby. Mówię, kurde, tyle pieniędzy w internecie, tyle, kurde, mało latów zarabia, robi na tym hajs. Mówię, może ja spróbuję, może coś mi skapnie. Lubię grać, gram całe życie. Zaczynając od Pegasusa, PlayStation 1, 2, 3, 4, wszystkie PlayStation przerobiłem. Na PC-cie mało co grałem właśnie, jestem konsolowy i fan marki Sony. I ten, i mówię, kurde, no może coś spróbuję, może coś się uda. No ale niestety wiem, że kurde, o te 5-6 lat za późno się wbiłem na tego YouTube'a i idzie sobie to powolutku, mam fajne community, kurde, mega fajnych ludzi poznałem. Pozdrawiam. Ale no to już to nie jest to, co bym złapał, podejrzewam, kiedyś. Teraz no już mamy ten, nie wiem, prawie 2500 subskrypcji. I zapraszam wszystkich, kurde, do lajkowania i do zostawiania subików. Bo kurde, tam chyba 60% ludzi mnie ogląda bez subskrypcji, nie? No i co? No i te live'y właśnie robię. Tam, no, bardzo dziękuję wszystkim też za donacje. Jak wszyscy ci, co mnie znają, dobrze wiedzą, że te wszystkie donaty cały czas inwestuję w rozwój mojego kanału, w kupowanie różnych rzeczy, właśnie upgrade, kurde, komputera, teraz zbieram na mocniejszą kartę graficzną,
Omega mi wszyscy pomagają, oczywiście przydałoby się więcej tych pieniążków, ale... No i co, on nie jedzie? Bo my chyba już dojechaliśmy, tak? Do firmy. Tak, dojechaliśmy, dobra. No, no to widzicie, pogadali. Powspominali. Ciekawe, kurde, co to jest w ogóle. Koniec trasy. Koniec trasy, okej. Okay. Parkujemy. Parkour. A nie. Jaki to tam muszę dojechać. Ja z przyzwyczajenia kliknąłem na to, żeby, kurde, wybrać miejsce parkingowe. Jeszcze? No i pięknie. Poszło. Doskonale. Dowieźliśmy ładunek. Gdzie ta myszka? Kontynuuj. No i udało się, kurde. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną na odcinku. Troszkę sobie poopowiadaliśmy. Zapraszam na kolejne odcinki, więc sobie poopowiadamy dalej, kurde. Strzałeczka i do następnego. Cześć!